bardzo klimat nam się podoba. Jest taki naprawdę bardzo w stylu po prostu książek. I przede wszystkim nam się podobają tutaj te obrazy, bo to naprawdę sprawia, że ten klimat jest, no jest po prostu utrzymany, jest magiczny. No. Ja rzeczywiście długo się już interesuję Harrym Potterem i nie spodziewałam się, że aż tak można dobrze to zrobić i przedstawić tą magiczną aurę, całą zawrzeć tutaj, tą magię, która jest w książkach i w filmach, i to wszystko jest fajnie połączone, naprawdę. Najbardziej nam się spodobało też, zamówiliśmy kawę do wróżenia z fusów i można było sobie samemu po wypiciu kawy, dostaliśmy instrukcję i można było sobie powróżyć z fusów i to myślę, że bardzo fajna atrakcja. Można powiedzieć, że patroluję tutaj i staram się utrzymać naszych klientów w pozytywnej atmosferze. Myślę, że jedną z ważnych rzeczy, która rzuca się na pierwszy rzut oka, jest nasz wystrój miejsca. Po prostu jest naprawdę magiczny, że tak powiem. Drugą rzeczą jest nasze menu, które ma świetne rzeczy, naprawdę o dobrej jakości, nie tylko o ciekawej tematyce, co naprawdę świetnej jakości, no i magicznej tematyce, oczywiście. Już prowadzimy jakby lodziarnię, jedną mamy właśnie w stylu Alicji Krainy Czarów, jest nieduża, jest w Chorzowie, no i prowadziliśmy już 2 lata z rzędu Dzień Dziecka z Harrym Potterem, no i zobaczyliśmy właśnie, zauważyliśmy, że jest duże zainteresowanie, cały czas Harry Potter po prostu od nowa, każde pokolenie po prostu go lubi, my też go osobiście lubimy, bo to akurat był mój rocznik Harry Potter, także też z nim dorastałam, no i to było takie gdzieś spełnienie jakichś tam marzeń poniekąd. Chcieliśmy, żeby oprócz samego wystroju Harry'ego Pottera, żeby menu nie było takie po prostu zwykłe, tradycyjne, żeby nie były to gofry, gdzie można wszędzie zjeść, w każdej kawiarni, nawet zwykłej. No chcieliśmy, żeby to było coś niezwykłego, dlatego postawiliśmy po prostu na tęczowe bajgle, czyli takie kolorowe bułeczki, które wypiekamy świeżo na miejscu. Mamy eliksiry oczywiście. Nasze eliksiry są na bazie wyciągu z różnych herbat, jak z liści malin. Dodajemy tam pączki brzozy, także są takie naprawdę nie dość, że fajnie wyglądają, to są też mają właściwości zdrowotne. Oprócz tego mamy napary z różnych herbat, jak z klitorii tarantyńskiej, to jest naturalnie niebieska herbata, którą jak dodamy trochę cytryny, robi się fioletowa.